Kochani, witajcie z tej strony Adrianna. Dziś mam dla Was bardzo fajny film. Trochę taki film podsumowujący ten rok, który nam powoli mija, ale też trochę taki film z ploteczkami. Dlatego, że dzisiaj będziemy wyobrażali sobie, że polski YouTube jest to liceum i będziemy dawać różne kategorie różnym kanałom. Wiecie, będziemy wybierali na przykład królową balu, króla balu, królową skandalu, najsłodszą parę roku. Tak jak wiecie, na balach w amerykańskich filmach widziałam wiele takich filmików na amerykańskim YouTubie. Ja akurat wzięłam ten pomysł z kanału Smokey Glow, więc link oczywiście do tego kanału będziecie mieli w opisie. Nie jest to mój oryginalny pomysł, ale pomyślałam, że warto będzie się też zabawić coś takiego u nas w Polsce i porozdawać różne tytuły. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, kogo na przykład uznałam za królową balu, albo królową skandalu, albo najbardziej ambitnego ucznia, albo największego kujona roku, jeżeli film Wam się spodoba, to proszę, zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie, ten film jest to tylko i wyłącznie zabawa. To nie jest jakiś film absolutnie typu drama, to wszystko ma być po prostu na poziomie zabawy i fajnego podsumowania sobie tego roku. Tak więc ja serdecznie zapraszam Was do oglądania, a Wy koniecznie w komentarzach napiszcie mi, jakie kanały albo jakie osoby podporządkowalibyście do tych różnych tytułów, które zaraz będę czytała. Więc ruszamy! Okej, tak więc pierwsza kategoria będzie to kategoria królowa balu. Będziemy sobie wybierali youtuberkę, która moim zdaniem świetnie radziła sobie w tym roku. I wiecie, wiele osób być może się ze mną nie zgodzi. Jak mówiłam, każdy niech pisze swoje wybory w komentarzach. Ale pierwsza youtuberka, która przyszła mi na myśl, jak pomyślałam o królowej balu, jest to Lexi Chaplin, ponieważ zrobiła coś, co jest po prostu dla mnie bardzo imponujące, dlatego że nagrywała codziennie. I to jest codziennie chyba przez 87 dni. Robiła takie daily vlogi codziennie przez wiele, wiele dni. I powiem Wam, że ja robiąc vlogmas jestem po prostu wykończona, mam dość i wiem ile czasu i energii to zabiera i zajmuje i to, że ona nagrywała tyle filmów codziennie jest po prostu dla mnie imponujące. Zawsze po prostu, kiedy widzę, że ktoś tak nagrywa codziennie i wstawia tyle filmów, to myślę sobie wow, jakim cudem ta osoba daje radę. Wiecie, ja co roku nagrywam vlogmas i później ja muszę sobie odpoczywać i cały styczeń jestem praktycznie jak mumia, bo jestem wykończona i po prostu wypruta z energii, więc Lexi nagrywała tyle filmów i dla mnie po prostu za to zasługuje na koronę i na uznanie jej królową balu w tym roku. Koniecznie napiszcie mi, kto dla Was był królową balu w tym roku. No i oczywiście, skoro mamy królową balu, no to potrzebujemy także króla balu. No i mam wrażenie, że wiele osób się ze mną zgodzi. Nie jest to moja taka pierwsza myśl, akurat tą myśl mi podpowiedział mój mąż Patryk, ale jak mi to podpowiedział, to po prostu uznałam, że to jest genialne, naprawdę. I królem balu w tym roku zostaje Makłowicz. Kanał pana Roberta Makłowicza oglądało tyle osób w tym roku, tyle znajomych, po prostu wszyscy mówili tylko i wyłącznie o Makłowiczu. Pamiętam, że nawet jak była taka wczesna wiosna, taka plucha i tak wiecie, chciałam gdzieś wyjechać, ale nie było czasu, bo przygotowywaliśmy się do ślubu. I tak wiecie, leżałam w łóżku, marzyliśmy o jakiejś podróży, to pamiętam, że właśnie w niedzielę sobie włączaliśmy kanał Roberta Makłowicza i oglądaliśmy te wszystkie jego piękne podróże. Filmy pana Makłowicza, memy z panem Makłowiczem, reklamy z panem Makłowiczem, jedzenie z panem Makłowiczem. Pan Robert Makłowicz, mam wrażenie, był wszędzie w tym roku i na pewno zasługuje na miano króla balu i pamiętam nawet, że jak leciałam na podróż poślubną, to przede mną siedziała pani, też oglądała Roberta Makłowicza. Jakby nie wiem, czemu o tym mówię, ale to było dla mnie takie niezwykłe, że nawet w samolocie siedzę i ktoś ogląda pana Roberta Makłowicza lecąc gdzieś, bo po prostu pan Makłowicz był wszędzie. Dlatego zasługuje moim zdaniem na miano króla balu. I kategoria numer 3 jest troszkę bardziej taka, wiecie, drama, ale nie. Ja naprawdę nie chcę zaczynać żadnej dramy, ja po prostu mówię jak jest, nie? Mówię jedynie co widzę jako również widz YouTube'a, więc kategoria numer 3 jest to król, królowa skandalu. Moim zdaniem na miano królowej skandalu zasłużyła chyba w tym roku Wersow. Mam wrażenie, że było dużo dram, filmików robionych przez ludzi, którzy nagrywają tego typu content właśnie na temat Wersow i chyba w tym roku Wersow znalazła się właśnie w takim ogniu dramy. Oczywiście wiecie, ja się nie wypowiadam. Ja nie chcę zaczynać żadnej wojny, ja jestem tylko malutkim kanalikiem, który po prostu, wiecie, pstryk i mnie nie ma, nie? Ja tutaj nie będę zaczynała z nikim wojny, ale chcę tylko powiedzieć, że chyba na miano królowej skandalu zasłużyła Wersow. Dużo, dużo po prostu było takich filmików dramowych na jej temat w tym roku. I też nie wiem, jak oglądam TikToka, widzę ją w jakiejś reklamie, wchodzę w komentarze, to tam jest bardzo, bardzo dużo negatywnych komentarzy. Widać, że po prostu, no, że tych negatywnych emocji, tych negatywnych skandali i sytuacji wokół Wersow się zebrało dużo, tak więc, no, na miano królowej skandalu w tym roku zasłużyła Wersow. I kategoria numer 4 jest to najsłodsza para w tym roku i w
wybaczcie, że będę tutaj mało skromna, ale mam wrażenie, że na tytuł najsłodszej pary w tym roku zasługuję ja i Patryk. Przepraszam, że umieściłam nas w tej kategorii, ale słuchajcie, no jesteśmy razem 11 lat, po prostu zaczęliśmy się spotykać jak ja jeszcze byłam w gimnazjum, jak miałam chyba 16 lat. W tym roku wzięliśmy ślub, opublikowałam dużo zdjęć ze ślubu na Instagramie, czy nawet na YouTubie wrzuciłam wiele kontentu ze ślubu. Wiele moich widzów mi bardzo gratulowało i od wielu widzów dostałam dosłownie komentarze, że czują się jakby to ich koleżanka albo starsza siostra brała ślub. Więc no oczywiście dla mnie to było cudowne wydarzenie, ale mam wrażenie, że także wielu moim widzom się po prostu zrobiło ciepło na serduszku, bo znają mnie i znają Patryka od wielu, wielu lat i wiedzą, że jesteśmy taką parą, która wiecie, nie żyje bardzo na świeczniku, nie ma nas w jakichś skandalach i tutaj nie nagrywam co chwilę filmiku o tym, że się pokłóciliśmy czy coś takiego. No jesteśmy taką normalną, kochającą się parą i wydaje mi się, że ten tytuł uroczej pary tego roku po prostu nam się należy. Glow Up, kanał, który rozbłysnął tego roku i nie chodzi tutaj o kanał, który zadebiutował, to nie musi być kanał nowy, to może być kanał, który już istnieje wiele lat, ale po prostu w tym roku rozkwitnął. Moim zdaniem na miano kanału, który miał taki glow up w tym roku zasługuje kanał sportowy. Nie wiem, czy znacie, ja osobiście po prostu kanału sportowego nie oglądam, natomiast ogląda go mnóstwo moich znajomych. Mój mąż mi czasem podrzuca jakieś filmiki albo fragmenty filmików i po prostu kanał sportowy widziałam wszędzie w tym roku. Ich wyświetlenia są szalone, rozwój tego kanału pod względem tego, ile zdobywa subskrypcji widzów, wyświetleń jest szalone. Wiecie, po prostu idę na szczyt. Nie wiem, czy oglądacie, powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach. Wiem, że nie jest to kanał, który mam wrażenie wielu z moich widzów ogląda, ja też na przykład nie oglądam, ale wydaje mi się, że wiele osób poznało w tym roku kanał sportowy, albo wiele osób oglądało filmiki kanału sportowego, albo gdzieś im mignął, po prostu oni byli wszędzie, więc moim zdaniem zasługują na miano glow upu roku. Kategoria numer 5. Kto ma szansę polecieć na księżyc, czyli influencer albo kanał, który osiąga więcej niż inni. I wiem, że może to być kontrowersyjna opinia, czy się lubi, czy się nie lubi, to nie ma znaczenia, ale trzeba przyznać fakt, że takim moim zdaniem kanałem, który po prostu osiąga bardzo dużo, jest to Ekipa. Wiecie, no możecie mieć różne zdanie, możecie lubić czy nie lubić, ale trzeba przyznać, że rzeczy, które osiąga Ekipa, nie osiągnęło zbyt wielu youtuberów wcześniej. Czy lody, czy wejście na giełdę, czy na przykład kolejka, rollercoaster w Energylandii. Tak serio? Ja uznaję tą kolejkę, rollercoaster w Energylandii za po prostu największe osiągnięcie, dlatego że ja nie mam kolejki w Energylandii i raczej nigdy się nie zapowiada, żeby mi ktokolwiek zaproponował, jakby bądźmy szczerzy, ale uwielbiam Energylandię, byłam raz, bałam się praktycznie wejść na wszystko, natomiast jest to dla mnie wow, że jakiś kanał ma swoją własną kolejkę w Energylandii, no to jest coś dla mnie niesamowitego. W ogóle, czy ja siedzę tutaj z brudnymi okularami? Nie, są okej, okay. Dobra, mogę gadać dalej. Wiecie, no lody ekipy, wszyscy mówili o lodach ekipy i bez różnicy, czy komuś smakowało, czy ogląda, czy nie lubi, czy lubi, no po prostu każdy kupował, nagrywał, jadł, testował. Słuchajcie, jeden z moich najpopularniejszych filmików na TikToku, który w tym momencie ma chyba ponad 3 miliony wyświetleń. To jest filmik, który nagrałam w 10 sekund z lodem ekipy, ale po prostu lody ekipy były wszędzie. I nie można zabrać im tego sukcesu, prawda? Nie można im zabrać tego, że mają rollercoaster w Energylandii. To jest dla mnie osiągnięcie życia. Jakby gdybym ja miała rollercoaster, to ja już mogę umierać. Jakby ja bym nigdy tym rollercoasterem się nie przyjechała, dlatego że ja się bardzo boję rollercoasterów. Bałam się nawet takiego małego rollercoasteru dla dzieci. Po prostu dzieci, tam były dzieci, takie 8-letnie dzieci, które robiły bo tak się świetnie bawiły i tak się cieszyły, a ja po prostu płakałam. Ja nienawidzę wysokości, a jeszcze wysokość połączona z dużą prędkością, to jest dla mnie dramat. A więc moim zdaniem ekipa zdecydowanie zasługuje na ten tytuł. Kolejny punkt, szkolny szeryf. Osoba, która pilnuje porządku w szkole. I mam wrażenie, że w tym roku na miano szkolnego szeryfa zasługuje Wardęga. Wardęga nagrał mnóstwo w tym roku filmików, które po prostu odbiły się ogromnym echem, które naświetlały skandale wielu youtuberów. No, jest jednym z najpopularniejszych kanałów na polskim YouTubie, które właśnie naświetlają skandale youtuberów i to chyba nawet jego filmiki dotyczące Warsaw były jednymi z takimi najbardziej popularnych, jeżeli chodzi o skandale i dramy tego roku. Czyli no, szeryfem zostaje Wardęga. To jest w ogóle bardzo ciekawa kategoria i jestem strasznie ciekawa waszych opinii na temat tej kategorii, kogo tutaj dacie. I ta kategoria to najlepiej ubrany influencer. I ja w tej kategorii dałam Patrycję Mołczanow z Teamu Inks. Zawsze bardzo mi się podobają jej stylówki. Jak gdzieś widzę ją na Instagramie, czy gdzieś mi mignie na YouTubie, to zawsze mi się podoba. Według mnie ma bardzo fajny styl, jej styl do mnie przemawia. To jest, wiecie, coś, co ja bym mogła
mogła zapożyczyć i mieć także w swojej szafie. Moim zdaniem jej styl jest jednocześnie kobiecy, jednocześnie modny i jednocześnie bardzo uroczy. A to jest wszystko, co ja lubię, jeżeli chodzi o styl. Tak więc dla mnie Patrycja Mouchano wygrywa tytuł najlepiej ubranego youtubera. Kolejna kategoria to starszy uczeń, czyli kanał, który świetnie się trzyma, mimo tego, że istnieje wiele lat. No, nie jest to żadna tajemnica, prawda, że kanały, które istnieją wiele lat, mają problem, prawda? Jeżeli ktoś ma kanał, załóżmy 8-10 lat, to trudno jest utrzymać swoją widownię, ale jest wiele kanałów, które świetnie sobie z tym radzą. I moim zdaniem jednym z takich właśnie kanałów i kanałem, który zasługuje na ten tytuł, jest kanał Agnieszki Grzelak. I oba kanały Agnieszka Grzelak tworzy od wielu lat. Ja, słuchajcie, Agnieszkę Grzelak oglądałam, jak jeszcze chodziłam do liceum i pamiętam... Nie, przepraszam, to chyba były studia, albo końcówka liceum. Pamiętam, że oglądałam jej filmiki i po prostu marzyłam, żeby zostać youtuberem. Oglądałam jej serię Ja Pana Zjadam, oglądałam, jak robi różne pyszności z proszku i po prostu strasznie mnie to wkręcało. Potrafiłam godzinami siedzieć, po prostu wpatrywać się w to. Było coś w tym po prostu takiego, że można było siedzieć, oglądać. Było bardzo uspokajające, więc po prostu uwielbiałam tą serię. Wiecie, ja bardzo szanuję kanały, które istnieją wiele lat i świetnie sobie radzą, mimo braku kłótni, dram, jakichś skandali. I mimo, że nie mają wokół siebie tej negatywnej energii i tej otoczki skandalu, to nadal zdobywają wielu widzów i mnóstwo wyświetleń. Ja po prostu zawsze to podziwiam i zawsze to doceniam. Kolejna kategoria jest to powrót roku i tutaj was troszeczkę okłamię, dlatego że nie do końca jest to powrót roku, dlatego że ten kanał jakby odnowił się chyba pod koniec tamtego roku, natomiast jest to Team X2. Mieliśmy Team X numer 1, później ten team się rozwiązał i powstał Team X numer 2. I mimo, że Team X2 nie powstał w 2021, a w 2020 roku, to no rok 2021 był tym rokiem, w którym się rozwijali, zdobywali wyświetlenia, zdobywali wielu widzów. Szczerze powiedziawszy nie oglądam, po prostu obserwowałam ich wzrost, ale nie widziałam zbyt wielu filmów, szczerze powiedziawszy żadnego. Ale zawsze doceniam sukces, zawsze doceniam rozwój i wielu moich widzów pisało mi, że Team X2 jest takim teamem, który jest bardziej zżyty, że ludzie tam się lubią, że przyjemniej się ogląda Team X2, nie wiem jak jest, ale po prostu takie odniosłam wrażenie, więc powrót i rozwój roku trafia do Teamu X2. I kolejna kategoria jest to Kujon Roku i jako kujona roku pozwoliłam dać siebie, dlatego że przetrwałam ten rok bez żadnych skandali, udało mi się ten rok na YouTubie przeżyć bardzo spokojnie, robiąc to, co lubię, robiąc swoje. Wiecie, jak na przykład pokazuję wam vlogi, to są takie vlogi, w których czytam książki, albo po prostu oglądam filmy. W tym roku także po prostu zakochaliśmy się z moim mężem w Marvelu. Ja wielokrotnie powtarzałam, że nie cierpię filmów z superbohaterami, a w ogóle Marvel, to jest dramat. Nie oglądam, nie lubię, nie chcę w ogóle znać, ale w tym roku powiedziałam, hej, może zacznijmy oglądać, zobaczymy jak jest. I słuchajcie, obejrzeliśmy wszystkie filmy, przeszliśmy przez wszystkie fazy, dosłownie wczoraj obejrzeliśmy Avengers Koniec Gry, ja po prostu ryczałam. Nie mogę się także doczekać, aż będę miała trochę czasu i pójdę na nowego Spidermana. Czyli mam wrażenie, że Kujonem Roku, czyli takim spokojnym kanałem, który pokazywał swoje życie, nie wdającym się w żadne skandale, mogłabym zostać ja. I tytuł ostatni, najbardziej ambitny uczeń i na ten tytuł zasłużył moim zdaniem kanał Rezygiusz. Zasłużył na to Rezi, dlatego że nagrał m.in. takie filmiki jak Największy polski Squid Game, Noc w opuszczonym szpitalu, Chowamy się w domu strachów. No, na pewno do tych filmów jest wymagana duża ilość pracy, są to filmiki bardziej ambitne niż takie filmiki typu, że no ja sobie siedzę tutaj i gadam do was do kamery, czy jak ktoś po prostu bierze kamerę i nagrywa vloga. Jest to coś bardziej ambitnego i moim zdaniem wymagającego. Nie każdy na polskim YouTubie tworzy takie filmy, więc tytuł najbardziej ambitnego ucznia wędruje do Rezygiusza. I tak, to była moja cała lista. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, komu wy dalibyście te tytuły. Oczywiście pamiętajcie, że ten film to tylko rozrywka, to nie jest żadna próba wywołania dramy czy skandalu. Każdy ma prawo do swojej opinii, wy możecie kogoś lubić, ja mogę kogoś nie lubić, ja mogę kogoś lubić, wy możecie kogoś nie lubić. No póki się wszyscy szanujemy, no to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Tak więc jeszcze raz, jeżeli film wam się spodobał, kciuki w górę, subskrybujcie kanał, obejrzyjcie mój poprzedni vlog Masowy Film, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa, pa i do zobaczenia niedługo!